Dzień dobry Państwu, witamy. Dzisiejsze spotkanie, które zorganizowaliśmy, przede wszystkim ma na celu ujawnienie i doprowadzenie do ujęcia sprawcy, który według naszych ustaleń mógł dopuścić się zamachu na mieszkańca Łomży w dniu 7 kwietnia tego roku. Około godziny 13:58 zostały oddane dwa strzały na wysokości budynku ulicy Moniuszki 8. Z kolei po drugiej stronie jest szkoła podstawowa. I tutaj takim dramatycznym, można powiedzieć, zdarzeniem mogło być to, że gdyby biegały tam dzieci, mogło zginąć dziecko, ponieważ zostały oddane dwa strzały z broni krótkiej, palnej, 9 mm. Mamy zabezpieczoną łuskę, w związku z tym kolega tutaj zaraz Państwu to pokaże. Zawiadomienie w tej sprawie zostało złożone w drugim komisariacie policji w Łodzi, ponieważ mężczyzna, który mógł być ofiarą tego zamachu, przyjechał do mnie do biura do Łodzi i tam złożyliśmy zawiadomienie o usiłowaniu, próbie w sumie dokonania egzekucji. Praktycznie bezpośrednio po tym zdarzeniu moi ludzie udali się razem z mieszkańcem Łomży tutaj na miejsce i kontynuowali czynności wspólnie z policjantami z tutejszej jednostki policji, z Komendy Miejskiej Policji, gdzie zostały przekazane im stosowne informacje. Oczywiście mamy zabezpieczonych wiele kwestii, które nie możemy Państwu publikować dzisiaj jeszcze podczas tego spotkania, ponieważ równolegle prowadzone są działania przez naszych ludzi na terenie Łomży, jak również na terenie Ukrainy. Podejrzewamy, że mogą mieć związek z tym, może mieć z tym związek obywatel Rosji mieszkający na stałe na Ukrainie, jak również jego tak zwany partner biznesowy, który mieszka w Kijowie. Zagrożenie było o tyle duże, że tak jak powiedziałem, kula, jedna z kul, gdzie zostało odnalezione miejsce i dokładnie wskazane miejsce, gdzie został wystrzelony pocisk, najprawdopodobniej sprawca, który usiłował dokonać egzekucji, miał problem z wyjęciem pistoletu z tak zwanej zakurtki, ponieważ było to dla niego dużym problemem. Pokrzywdzony widział to, że coś się dzieje i ktoś próbuje wyciągnąć pistolet z zakurtki. Niemniej jednak, tak jakby się zacięła broń, gdzieś zaczepiła broń pod kurtką i nie mógł swobodnie jej wyjąć. W momencie, kiedy wyjął, oddał dwa strzały. Broń była stłumikiem, w związku z tym nie był to element, proszę Państwa, który miałby, powiedzmy, być tak zwanym nastraszeniem czy zastraszeniem osoby, tylko była to broń palna, która dla posiadacza tej broni z góry zakładała pewnego rodzaju zagrożenie karne, ponieważ za nielegalne posiadanie broni jest kara pomiędzy 6 miesięcy a 8 lat więzienia. Czyli za samo to, że posiadał broń przy sobie, już został zatrzymany przez policję i w tym momencie odpowiadałby z takiego pułapu. W związku z tym osoba ta, która podjęła i takie ryzyko i wyciągnęła pistolet, wyjęła broń do mieszkańca Łomży, musiała sobie z tego zdawać sprawę, jak ryzykuje. Gdyby miało dojść do nastraszenia, bo takie strzały mogły być, powiedzmy, wykonane z broni hukowej, gdzie byłby głośny strzał i ktoś nawet by nie wiedział, czy jest to broń palna, czy jest to broń hukowa. Niemniej jednak łuski amunicji byłyby zupełnie inne, gdyby zostały odnalezione. Natomiast łuska ewidentnie wskazuje na to, że jest to łuska amunicji Luger 9 mm, czyli od broni, krótkiej broni palnej.
tutaj mamy zabezpieczone. Oczywiście łuska została przekazana do dyspozycji drugiego komisariatu policji w Łodzi, gdzie zostało przyjęte zawiadomienie natychmiast po przekazaniu informacji w moim biurze na temat tego usiłowania, tego dokonania tego zamachu w sumie na mieszkańca Łodzi. Tu mamy osobę, która poruszała się na rowerze. Przez dwa dni wcześniej obserwowała firmę przy ulicy Mickiewicza. I teraz apel z naszej strony. Ci wszyscy, którzy widzieli mężczyznę dziwnie zachowującego się, który poruszał się na rowerze przy rogu ulicy Moniuszki i Mickiewicza, dwa dni przed tym, przed tą próbą w sumie egzekucji, czyli 5 kwietnia, bardzo prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem na telefon alarmowy 600 007 007, 600 007 007. Jest to telefon alarmowy biura. Jeżeli ktokolwiek widział mężczyznę dwa dni przed i może go rozpoznać przed zdarzeniem, prosimy o bezpośredni kontakt z nami, ponieważ może to ułatwić jego identyfikacji. Myślę, że mogą być ludzie, którzy mają konkretną wiedzę, że mężczyzna ten chciał dokonać takiego zamachu, czy też takiej egzekucji. Jeżeli ktokolwiek będzie miał na tyle silnie informacje, które zostaną przekazane do dyspozycji policji, czyli do czynności procesowych, i mają stuprocentową pewność, że dana osoba miała dokonać takiego zamachu, czy też dokonała tej próby zamachu, prosimy również o kontakt z naszym biurem. Nagroda 10 tysięcy euro jest za konkretnie wskazanie osoby nam, która dokonała tego przestępstwa. Oczywiście, jeżeli zostanie to potwierdzone, zostanie wypłacona nagroda, o której sygnalizowaliśmy, a jest to kwota 10 tysięcy euro dla osoby, która przyczyni się do zatrzymania napastnika, który dokonał, powiedzmy tutaj, usiłowania zamachu i oddał dwa strzały w kierunku mieszkańca Łomży. Dysponujemy również monitoringiem, ale ze względu na to, że osoba pokrzywdzona otrzymała w tym momencie ochronę policyjną, na tym etapie jeszcze nie możemy Państwu tego monitoringu przekazać. Myślę, że po konsultacji i rozmowie z naczelnikiem Wydziału Kryminalnego tej jednostki policji, jeżeli taka zgoda będzie, wtedy my ze swojej strony oczywiście Państwu przekażemy dalsze materiały, które mamy zebrane w tej sprawie. Szanowni Państwo, jestem redaktorem naczelnym portalu dla Polaków w kraju i na świecie patriot24.net. W poniedziałek byłem w Kijowie i w związku z sytuacją, do której doszło tutaj w Łomży, postanowiłem dowiedzieć się, jakie są możliwości formalne, proceduralne, by można było wdrożyć akcję poszukiwawczą w trybie pilnym na terenie Ukrainy osób, które mogą być tutaj zamieszane w tą sytuację. Okazuje się, że Komenda Główna Policji na Ukrainie, tutaj mamy zdjęcie tego budynku, mieści się w Biurze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jest to bardzo prężna, bardzo dynamiczna i bardzo honorowa jednostka, która powstała w 2015 roku po rewolucji na Majdanie, czyli milicja, która się przekształciła w policję, jest jednostką w tej chwili bardzo dobrze zorganizowaną i bardzo ambitną w kwestii ścigania przestępstw kryminalnych. Okazuje się, że zainteresowanie działu kryminalnego, jeśli chodzi o współpracę z obywatelami Polski, z takimi instytucjami jak Biuro Krzysztofa Witkowskiego, jest bardzo duże. Te oficerowie tych jednostek są bardzo mocno zainteresowani tym, żeby docierały do nich w trybie pilnym informacje konkretne związane z przestępstwami popełnianymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dlatego tutaj... Oczywiście ze swojej strony muszę Państwu powiedzieć, przekazaliśmy wiele notatek informacyjnych już do Komendy Głównej Policji w Kijowie, jak również do jednostki właściwej, czyli do Komendy Miejskiej Policji w Łomży również, notatki informacyjne. Tak dogadaliśmy się z naczelnikiem, że jeżeli będą jakiekolwiek informacje istotne, będziemy przekazywać je na bieżąco policji, która prowadzi w tej chwili czynności tutaj na terenie Łomży. Natomiast nas jako dziennikarzy interesowało to, jak w praktyce może wyglądać proces czasowy, jeśli chodzi o ściganie tego typu osób, które mogą być zamieszane w tego typu sytuacje. Niestety mamy przykre doświadczenia, jeśli chodzi o współpracę Policji Polskiej z policjami na terenie Unii Europejskiej w ramach tak zwanej pomocy prawnej. Mamy przypadek z Olsztyna, gdzie pomoc prawna na terenie Wielkiej Brytanii już trwa 5. rok i nie ma informacji zwrotnej. Często dochodzi do lekceważenia polskiej policji, czy informacji pochodzących z polskiej policji, czy zapytań właśnie przez oficerów policji unijnej. No tak, ale musimy wziąć, że w przypadkach tego rodzaju spraw kryminalnych jednak ta współpraca pomiędzy policjami układa się z doświadczenia, muszę Państwu powiedzieć, bardzo dobrze. Dlatego tutaj udałem się również do Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, gdzie spotkałem się z konsulem, kierownikiem działu konsularnego, by przedstawić mu właśnie między innymi te informacje, bo już opublikowaliśmy na podstawie informacji opublikowanych przez Krzysztofa Tkowskiego właśnie o tej sprawie tutaj łomżyńskiej. Otrzymałem zapewnienie ze strony konsula Jabłońskiego, że bardzo poważnie służby polskie dyplomatyczne podejdą do tej sprawy i to wielotorowo. Po pierwsze, konsulat ma możliwość monitorowania tego, co dzieje się w Komendzie Głównej Policji w Kijowie. Może pytać, może domagać się informacji, może prosić o te informacje. Natomiast okazuje się, że w Kijowie jest oficer łącznikowy polskiej policji. Jak zapewnił mnie konsul Jabłoński, ta współpraca jest bardzo dynamiczna i bardzo szybka. I tak jak nam się wydaje, to są słowa pana konsula, że Ukraina to jest poza Unią i że to gdzieś nie wiadomo gdzie, Kijów i tak dalej. Nie, mówi, że ściganie tego, o co prosi polska policja, właśnie poprzez oficera łącznikowego, jest bardzo szybka, bardzo dynamiczna i bardzo skuteczna. Ja muszę powiedzieć, że nie jest to pierwsza sprawa, którą my realizujemy na terytorium Ukrainy, gdzie jednak ta współpraca zawsze była mocno zacieśniona i dawała konkretne efekty. Także myślę, że w tym przypadku również, bez względu na to, czy będzie Ukraina, czy będzie Rosja, będziemy podejmować działania, które z pewnością przyniosą wymierne efekty działania. I to w zasadzie na tyle, co możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o to zdarzenie z 7 kwietnia. Niemniej jednak musimy również powiedzieć Państwu, że 15 lipca 2017 roku o godzinie 3.18 doszło do ataku, usiłowania, podpalenia firmy, jednej z firm przy ulicy Mickiewicza, firmy, której właściciel został, na którym próbowano wykonać egzekucję, została firma obrzucona koktajlami Mołotowa. Wtedy pokrzywdzony nie złożył zawiadomienia na policję po obrzuceniu, ponieważ nie doszło do szczególnych strat, jeżeli chodzi o usiłowanie podpalenia. Mamy tutaj zdjęcie klatki stop z monitoringu, który Państwu możemy również zaprezentować. 15 lipca, godzina 3.18, firma obrzucona 2 koktajlami Mołotowa. Nie doszło do podpalenia, no ale było to pierwszym sygnałem, że może coś się dziać złego wokół właściciela firmy, mieszkańca Łomży. Chciałbym również tutaj w jakikolwiek sposób zastrzec, że nie są to żadne porachunki, żebyście Państwo wiedzieli, przestępcze, mafijne, czy jakieś inne historie, jakie mogą być, powiedzmy, spekulacje, że ktoś się za coś nie rozliczył, czy są jakieś długi. Tutaj w tym przypadku nie ma absolutnie żadnego podłoża o tym charakterze. Jest stricte podłoże tak zwanej zemsty. I to jest głównym motywem działania ze strony sprawców w kierunku mieszkańca Łomży. Słucham? A za co to zemsta? Za niedokończony biznes. Za to, że ktoś się wycofał z biznesu.
oddał pieniądze i powiedział, że nie chce dalej pracować. I czekał 9 miesięcy, żeby zareagować ponownie, bo tak jak pan wspomina, była pierwsza... Pierwsza próba była dokładnie tak, 15 lipca. Tak, miesięcy. Tak, tak, dokładnie tak. I trzeba powiedzieć, że takie działania, nawet jeżeli są sterowane z zagranicy, muszę państwu powiedzieć, że są drogie w wykonaniu, ponieważ wysyła się człowieka, który dysponuje nielegalną bronią ostrą. Sądzę, że legalna ta broń nie jest, ponieważ łuska oczywiście da nam informację, da nam odpowiedź. Łuska jest przestrzelona i zostawiono sobie ślad. W związku z tym policjanci będą wiedzieli, czy broń ta była gdziekolwiek, kiedykolwiek zarejestrowana, czy broń ta być może była skradziona gdzieś z napadu, z rabunku. W związku z tym w tym przypadku konkretnym nie mamy stuprocentowej informacji, która by nam dała potwierdzenie. Tak? Czyli łuska jest tak zwanym pierwszą informacją, która będzie dotyczyła tej sprawy. Co za broń, czyja broń, skąd ta broń się wzięła, kto dysponował tą bronią. Nie sądzę, żeby ktoś, kto dysponuje legalną bronią, którą ma przestrzeloną i ma pozwolenie na broń, wyszedł na ulicę i strzelał do kogoś. Z broni i z tłumikiem. No to jest takie trochę mało logiczne, tak? Została przestrzelona płyta ogrodzeniowo-wiórowa, która była w zasadzie zasłoną, osłaniała boisko szkoły. Godziny, gdzie dzieci mogły się bawić na boisku. Godzina 13:58. To szkoła, szkoła w sobotę zwykle jest niczym. No ale wie pani, ale dzieci czasami przychodzą na boisko. Jeżeli pani uważa, że nic się nie stało, no to gratuluję pani systemu myślenia. Ja nie uważam wcale, że nic się no nie jeżeli stało, pani uważa, że szkoła jest w sobotę zamknięta, a dzieci są pod kluczem, tylko że pani musi wziąć pod uwagę, że dzieci również w sobotę przychodzą na boisko. Zgadza się, ale to już są daleko bardzo idące. Ale co daleko idące? Skoro jeszcze jedno pytanie, skoro płatny morderca, tak? No, ktoś musi być opłacony, żeby to wykonać. I taki popełnił błąd? Proszę pani, to musi pani się jego zapytać, dlaczego popełnił taki błąd. To ja w jego imieniu na to pytanie pani nie odpowiem. To co pani uważa, że ktoś sobie wyszedł strzelać z pistoletu z amunicji ostrej na ulicę, kierując broń do człowieka, który jedzie na rowerze? Strzelał kiedyś ktoś do pani w życiu? Nie. A do mnie strzelali. Także ja wiem, co to znaczy. Czy jakieś pytania jeszcze? Mówił pan o tym, że z tą stroną może mieć związek obywatel Rosji mieszkający na Ukrainie. Tak, mamy rozpoznanego człowieka. Macie wskazanie, kto to mógł być? Tak, tak, bo mamy wskazanie, kto mógł być zleceniodawcą tego zdarzenia. Kto mógł być zleceniodawcą? Tak, tak, tak. No nie sądzę, żeby osoba ta przyjechała do Polski i dokonywała tego działania, ponieważ byłaby rozpoznana przez nas, bo mamy wizerunek jednego, tego, który się poruszał na rowerze i mamy wizerunek tego, który jest obywatelem Rosji, mieszkający na stałe w Ukrainie. Także absolutnie wykluczamy go jako wykonawcę, ale nie możemy go wykluczyć jako zleceniodawcę. Zdarzają się i takie, które są skutecznym zakończeniem, powiedzmy, zlecenia, gdzie dochodziło do bardziej brutalnych i bardziej drastycznych sytuacji, gdzie, powiedzmy, sprawcy podjeżdżali na motocyklach, oddawali strzały z krótkiej broni maszynowej, z tak zwanego mini kałasznikowa, gdzie klient przyjął na siebie 9 pocisków, 9 kul, niemniej jednak przeżył. I dzięki, powiedzmy, temu zdarzeniu mogliśmy rozwikłać jedną z najbardziej głośnych spraw na Słowacji, a chodziło o porwanie polskiego obywatela i zamordowanie go. Także takie sytuacje też się zdarzają, gdzie ktoś przyjmie tyle na siebie kul i przeżyje, tak? Są też skuteczne, powiedzmy, zabójstwa, którymi biuro się również zajmowało. Niemniej jednak, no to jest taki trochę nieudolna forma usiłowania,
ponieważ no, pistolet, który jest wyjmowany bardzo nieudolnie, podczepia się pod kurtkę, jest trudne wyjęcie. Człowiek był ubrany, niczym szedłby na tak zwane strzelanie z paintballa, czyli był w miarę zamaskowany, ubrany na czarno. W związku z tym, no, tak jak powiedziałem, jeżeli ktokolwiek z dnia 7, czyli z soboty, około godziny 14, widział takiego mężczyznę, z informacji, które mamy, rower, którym się poruszał, był rowerem skradzionym. Rower ten został porzucony w tym, przy tym budynku przy ulicy Moniuszki. Czyli po tej strzelaninie? Tak, po tej całej uciekł dokładnie bez roweru, dokładnie tak. Porzucił rower. Rower jest zabezpieczony przez policjantów, także myślę, że jeżeli będą jakiekolwiek ślady na tym rowerze, no to pewnie zostanie to zrobione. Sprawa jest traktowana bardzo poważnie przez Komendę Miejską Policji, przez Wydział Kryminalny. Także, tak jak powiedziałem, rodzina dostała ochronę policyjną, ponieważ no, jest dość duże zagrożenie, czy ktoś nie zrobi tak zwanej powtórki. My wybieramy się ponownie do Kijowa i na Ukrainę i będziemy dalej prowadzić tam działania już bezpośrednio w stosunku do osoby, która może mieć związek. Oczywiście w tym momencie nie ma konkretnych materiałów na tyle silnie dowodowych, żeby procesowo przedstawić jakiekolwiek zarzuty, powiedzmy, obywatelowi Rosji. Niemniej jednak będziemy starali się zbierać wszystko, co jest możliwe w tej sprawie. Na pewno wiemy, że był na Ukrainie, chociaż z informacji, które posiadaliśmy, miał twierdzić, że jest w Korei. W związku z tym tu nie zgadzają się pewne informacje, które przekazywał właśnie ten tak zwany, który może mieć związek ze zleceniem tego zabójstwa, ale to tak jak powiedziałem, no, wszystkim z Państwem, wszystkimi informacjami możemy się podzielić. To, co dla nas jest najbardziej istotne, to jest informacja, która może doprowadzić do ujęcia sprawcy, a jest to informacja, która dotyczy, powiedzmy, wiedzy na temat tego, kto mógł dokonać usiłowania i tej próby zamachu na mieszkańców Łomży. To jest dla nas na tyle istotne, na tyle ważne, że jeżeli potwierdzą się, tak jak powiedziałem, informacje, Biuro Rutkowski przekaże nagrodę, o której powiedziałem, 10 tysięcy euro za wskazanie sprawcy tego aktu w sumie terroru. Proszę pana, sugeruje pan, że ten obserwator rowerzysta był jednocześnie tak, wykonany. Tak, oczywiście tak, tak, bo wcześniej obserwował. Dokładnie, wcześniej został rozpoznany przez pokrzywdzonego. Ten, który strzelał, obserwował wcześniej dom. Praktycznie wcześniej, dokładnie tak, obserwował firmę. Bardzo dziękujemy. Jeżeli będzie zgoda policji, przekażemy wam później.